wystawę, którą można obecnie oglądać w Galerii L, czyli wystawa Magdaleny Moskwy i Beaty Białeckiej, wyniknęła z pomysłu Beaty Białeckiej, która dostrzegła nie tylko podobieństwo, ale także podobną energię w swoim malarstwie i w malarstwie Magdaleny Moskwy. I do tego spotkania zupełnie niezwykłego doszło właśnie w przestrzeni Galerii L. I ta przestrzeń jest tutaj też jakby trzecią uczestniczką dialogu pomiędzy artystkami, ponieważ sakralny charakter tej przestrzeni, zupełnie niepowtarzalny jej wymiar i wygląd przyczyniają się także do tego, że ten dialog pomiędzy artystkami zyskuje jeszcze większą intensywność. I zarówno Białecka, jak i Moskwa nawiązują do sztuki sakralnej. Obie tworzą reinterpretację z zupełnie współczesnej perspektywy tej dawnej sztuki sakralnej. O ile Białecka nawiązuje do, przede wszystkim do motywu Pieta, do motywu zwiastowania, do motywu Madonny z Dzieciątkiem, o tyle Moskwa z kolei sięga do form relikwiarzowych, do malarstwa wotywnego, do portretu trumiennego i każda z artystek na swój bardzo indywidualny sposób przetwarza te wzorce, także mamy taki bardzo silnie wyczuwalny grunt, podłoże tej tradycji, co właśnie jeszcze tym bardziej jest widoczne we wnętrzu kościelnym, czy w byłym wnętrzu kościelnym Galerii L. I trudno było jakby wieszać tę wystawę w taki sposób, żeby obrazy Białeckiej i Moskwy wisiały obok siebie, ponieważ są wykonywane w kompletnie różnych technikach, mimo tego, że niektóre motywy są podobne. Białecka maluje płasko na olejem na płótnie, natomiast Moskwa stosuje bardzo skomplikowane techniki łącznie z przygotowaniem deski wedle starych receptur i nakłada szlak aluminium na mikstion. W związku z tym bardzo często powstają formy reliefowe, takie nieledwie trójwymiarowe, więc ta płaszczyzna obrazu jest znacznie przekroczona.